wozów swej pewnej wyświęcie, tak i teraz. Nie przestaniesz nawiedzać dzieci w niesesjach i paradach naszej ojczyzny, aby nieśli pomoc i opiekę w trudnych warunkach codziennego budowania i prowadzić cię do Boga. W okresie przygotowania do wielkiego jubileuszu 2000-lecia narodzenia Chrystusa w obliczu Boga przed pomocą w łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i naszym biskupem Józefem stajemy przed Tobą, nasza Matko i Królowo. Chociaż świadomi swej niegodności i niemocy, ale ufni miłosierdzie Boże i Twoje pośrednictwo, podajemy Ci dziś całą naszą parafię, jej duszpasterzy, młodzież, dzieci i wielkie Panie Boże, Matko Błogosław, powtarzamy, Matko Błogosław. Uprosił swego Syna Marię, liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Bożywo wielkie, a rodników wciąż jeszcze mam, do postaw alumnom bożowskiego uczenia Syna Duchownego, Pana Matko Błogosław. Matko Błogosław. Matko Świętej Rodziny, uproś u swego Syna odrodzenie moralne i religijne naszych rodzin. Jedna łaskę pojednania rozbite małżeństwo, alkoholikom i narkomanom, uwolnienie od zgubnych nałogów. Daj siłę matkom, aby dały na świat poczęte dzieci i mogły wychować na chwałę Bożą i pożytek społeczeństwa. Matko Błogosław. Matko Błogosław. Matko Chrystusa, ukroj nasze dzieci i młodzież pod wpływów laicyzacji i spraw, aby chętnie poznawały zasady wiary katolickiej i wprowadzały je w życie. Matko Błogosław. Matko Błogosław. Uzdrowienie chorych. Przynieś ulgę w siedzeniu chorym, starszym i osamotnionym. Błogosław w służbie zdrowia i wszystkim poświęcającym się w ofiarę w trudzie dla bliźnich. Matko Błogosław. Matko Błogosław. Wspomożymy wielki, dopomóż nam do linii, by spełnić nasze obowiązki wywołujące zwolnego skazu czy zawodu. Naucz nas poszanowania godności drugiego człowieka, gorliwej modlitwy i solidnej pracy, zgody w rodzinach i zakładach pracy, szacunku dla mienia publicznego. Matko Błogosław. Matko Błogosław. Królowo pokoju, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, aby wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedliwym pokojem i bezpieczeństwem. Matko Błogosław. Matko Błogosław. Oto nasza najlepsza Matko i Królowo umarzaj nas za swoją łączną własność i zanieść przed Boży tron przedłożone Ci pokorne nasze prośby, abyśmy mogli Ci dziękować i cieszyć się nadal Twoją macierzyńską opieką. Matko Błogosław. Matko Błogosław. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Matką stanie błogosławiony. Bardzo prosimy, żeby podeszli tutaj do ołtarza wszystkie niewiasty oczekujące na potomstwo. Także mamy z malutkimi dziećmi na rękach. Bardzo proszę, przyjdą do ołtarza, aby otrzymać socjalne błogosławieństwo. Odważnie prosimy bardzo. A teraz podam ogłoszenia dotyczące uroczystości nawiedzenia w naszej parafii. Stara się pamiętać o tych matkach i ojcach, którzy w szczególny sposób z
tęsknotą oczekują na nowo poczęte dziecko, które ma się narodzić. Pamiętamy dzisiaj z Ewangelii Świętej, jak dwie niewiasty się spotykają, Matka Najświętsza z Jezusem pod sercem, po zwiastowaniu, udaje się do świętej Elżbiety, do Ain Karim, która już jest w trzecim miesiącu ciąży i oczekuje właśnie na narodziny świętego Jana Chrzciciela. I kiedy nastąpiło to spotkanie Maryi z jej krewną Elżbietą, to Jezus Chrystus już oddziałał na świętego Jana Chrzciciela. I wtedy powie święta Elżbieta: oto kiedy głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Jest to świadectwo, jak dziecko jeszcze przed narodzeniem żyje już i pulsuje w nim życie Boże. Chcemy w ten sposób dzisiaj przez błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym i modlitwę w ich intencji wyprosić dla nich wielką miłość do tych dzieci, miłość z Boga pochodzącą taką, jaką miała Maria do Jezusa Chrystusa, święta Elżbieta do Jana Chrzciciela, jak może mieć każdy ojciec, każda matka do naprawdę przyjmowanego z wiarą i miłością dziecka. Powstaniemy teraz i będziemy się modlić, odmawiając intencji wszystkich matek w stanie błogosławionym i ich mężów, pod Twoją obronę do Matki Bożej, intencji właśnie tych rodzin. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami. Panie Boże nasz, Stwórco wszelkiego życia, spojrzyj na te matki i ojców, którzy proszą o Twoje błogosławieństwo dla siebie i swoich dzieci. Napełnij ich głęboką radością na widok cudu nowego życia. Błogosław im i otaczaj ich swoją opieką. Spraw, aby potomstwo, którego się spodziewają, ujrzało światło tego życia w dobrym zdrowiu. Niech dzieci te wzrastają pod opieką rodziców, niech od nich doznają miłości, której człowiek w życiu tak bardzo potrzebuje. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Po błogosławieństwie zaraz księża przygotują, bo już komunia święta jest, na razie jeszcze nie rozdawać, kilka puszek powkładać, żeby potem czterech czy pięciu księży mogło w niedługim czasie rozdać komunię świętą. Teraz będę błogosławił matki i zaraz po błogosławieństwie podejdą wszyscy wierni, ci, którzy nie przyjęli, do przyjęcia komunii świętej.
można śpiewać pieśń teraz eucharystyczną. Przyczynili się do tego wystroju zewnętrznego i przygotowania tego miejsca. Serdecznie chcę podziękować także i chórom, a także orkiestrze, ministrantom i dzieciom pierwszokomunijnym, wszystkim, którzy dzisiaj nam tutaj ukazywali piękno liturgii i bogactwo życia wiary. Chcę za to podziękować. Jechałem od Wiciny, widziałem, jak żeście udekorowali trasę i samo miasteczko, wasze miasto, także jestem pełen zdumienia i radości. I za taką postawę wiary chcę wam dzisiaj serdecznie też podziękować i życzyć, abyście ten czas błogosławiony nawiedzenia Matki Bożej w jasieniu wykorzystali dla pogłębienia życia modlitwy. Starajcie się być więcej w kościele jak w domu, bo to jest czas, kiedy trzeba by po kilka godzin być w kościele. Mamy o co się modlić, mamy za kogo się modlić i mamy się do kogo modlić. Dlatego bardzo was proszę, żebyście ten czas błogosławiony wykorzystali. Na czuwania nocne, zwłaszcza trzy razy powinna być prawie cała parafia na uroczystości. To jest na powitaniu, na mszy świętej o północy. Módlcie się o północy za nas biskupów, za kapłanów, o liczne i święte powołania. Wasza parafia wydała wielu kapłanów, wydała też siostry zakonne. Proście Pana Boga, żeby też i młodzi dzisiaj nie bali się pójść za Panem na całego. I potem trzeci raz to na pożegnanie, na zakończenie. Te trzy razy powinna być w zasadzie cała parafia. A inne to tak, jak kto może, starajcie się wykorzystać jak najwięcej czasu na modlitwę. Na ten czas świętej modlitwy przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zanim uformuję się procesja, tutaj odprowadzi obraz do kościoła parafialnego, to razem z orkiestrą Boże Coś Polski. Niebieskim przeżyć tę tajemnicę spotkania z Matką Bożą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to chyba.
Lata polskiej szkoły. Za szybko idziecie. Całą szerokość widzą. Co? Włosy wszystkie szerokie.
młodzieńcy, stójcie na straży godności kobiety. Patrujcie się tę, która najpierw zasługuje na cześć każdego mężczyzny, Matkę Chrystusową. Panna Madonna. Na nim cięte. Thank you.
Dziękuję.